Witam. Jesteśmy w gospodarstwie zlokalizowanym w województwie łódzkim, gmina Ujazd. Prowadzimy gospodarstwo 65-hektarowe. U mnie zasiew zboża 40 hektarów, 12 hektarów kukurydzy i reszta to użytki zielone. Kuzyn prowadzi gospodarstwo 25-hektarowe, obsiewa 10 hektarów kukurydzy i reszta to zboża. Na polu kosi kombajn Deutz-Fahr C7206 turboseparator. Wyposażony jest w silnik 6-cylindrowy Mercedes-Benz o mocy 330 koni. Układ omotowy z bębnem plus dodatkowy turboseparator na zwiększenie wydajności maszyny. Zbiornik ziarna 9500 litrów. Maszyna doskonale sobie radzi przy zbiorze kukurydzy na polu z przystawką 6-rzędową marki Ziegler. Jechaliśmy ze średnią prędkością 4,1 km na godzinę. Kombajn w danym momencie zużywał 11,2 litra paliwa na hektar. Kombajn wynajmujemy Deutz-Fahra od 5 lat. Wcześniejszy model, który u nas kosił, to 6040, a teraz kosimy modelem C7206 turboseparator. Kombajn u kuzyna skosił 1,84 hektara w godzinę czasu przy mniejszych kawałkach. U mnie przy kawałku 2,20 skosił w ciągu 50 minut. Prędkość kombajnu u kuzyna wynosiła 4,1 km na godzinę. U mnie była na pewno wyższa, gdyż 2,20 hektara skosił w 50 minut. U kuzyna wydajność w tym roku podczas suszy była 5 ton z hektara, u mnie przy lepszej glebie 8 ton. Tutaj mamy pole kukurydzy, która ma około 2,5 metra wysokości. Kukurydza ładnie urodziła nam w tym roku przy takiej suszy, jak była w tym roku nawet.